Więc jak przyciągnąć Polaka do rzeki? To też zadałem sobie pytanie. Przecież jeśli Polakowi powie się idź w prawo, to on pójdzie w lewo. Jeśli mu się powie idź w lewo, to on pójdzie w prawo. Albo jeśli się mu powie idź, to on powie nie pójdę. Bo taki jest Polak. Wiemy doskonale. W związku z tym pomyślałem sobie, że po to, żeby Polak zauważył rzekę, trzeba mu ją zasłonić. Po prostu trzeba odciąć go od niej. I stąd ten projekt tego billboardu, który postawiłem naprzeciwko schodów, które wiodą ku rzece. Także schodząc po schodach natyka się na billboard. A co na nim jest? Oczywiście jest mur, jest ściana. A na tej ścianie przekornie jest napisane twarzą do Wisły. I ja, malując ten napis na tej ścianie, jestem tam uwieczniony twarzą do muru. Ale za murem jest Wisła. W związku z tym Polak przychodzi, mówi twarzą do Wisły. Jaką, do jakiej Wisły? Gdzie tu Wisła? I zagląda za billboard, a tam Wisła już na niego czeka. I w ten sposób nieoczekiwanie się spotykają. No tak, ale to takie igraszki, takie przekomarzania z tematem. I przy tym pomyślałem sobie, a kto w sposób najbardziej naturalny przyłazi nad rzekę i tam się czuje nie intruzem, tylko człowiekiem na właściwym miejscu. Bo wszystkie są wzruszające w bardzo różny sposób, bo są życzenia dzieci, są życzenia o zdrowie, o zabawki, o to, żeby komuś nie zrobić krzywdy i wszystkie są gdzieś przejmujące, bo są szczere. Mam nadzieję, że uda mi się, nie chciałbym cytować poszczególnych fragmentów, bo myślę, że powinien zafunkcjonować jako instalacja, a nie jako coś wyciągnięte z kontekstu. To jest projekt, który lubię, dlatego że też mi pozwala na interakcję z ludźmi. Polega na tym, że
proszę ludzi o to, żeby mi podarowali zmarszczkę i opowieść. Polega to na tym, że ludzie sobie wybierają jakąś zmarszczkę na ciele i kolor. Ja tą zmarszczkę maluję kolorową linią i potem opowiadają mi jakąś historię z twarzy człowieka wyizolowanej od tła i z tej opowieści jest stworzony proporzec, który jest zatknięty na drzewcu i te proporce na przykład powiewały na Wiśle. Tutaj na przykład miałem taką śmieszną sytuację, że człowiek ze mną dłuższy czas rozmawiał na temat tych zmarszczek i tak sobie razem uzmysłowiliśmy, że Wisła jest też w zasadzie linią, że można ją interpretować jako zmarszczkę przecinającą ziemię, że jest też opowieścią. I to takie było fajne powiązanie z Wisłą właśnie wtedy, bo flagi powiewały na barce i tam ludzie czytali. Oprócz instalacji artystycznych, warsztatów, koncertów, mieliśmy tutaj takie działania jak performance artystyczne. No i między innymi jednym z nich był kult cargo. Kultami cargo nazywano takie zjawisko, które się zaczęło rozprzestrzeniać nad wyspach Oceanu Spokojnego w XIX wieku. Tubylcy widzieli, że różne dobra biali przywożą statkami, samolotami, więc zaczęli budować różnego rodzaju pasy startowe, atrapy samolotów, żeby te dobra do nich z nieba przyszły. No i razem z Jasią Krzysztoń, Pauliną Święcańską i jeszcze tutaj kilkoma innymi artystami postanowiliśmy zrobić taki nadwiślański projekt cargo i troszeczkę powiedzieć o współczesnym cargo, o takiej konsumpcji, która nas agresywnie atakuje dzisiaj. Też połączyliśmy tutaj te różne przestrzenie, między innymi niezapomniana kurka wodna przypłynęła Wisłą, następnie performerka przeszła przez barkę i w końcu udała się do kontenera, żeby tam zdemolować nieco dóbr doczesnych. Oprócz barki, która była sceną, gdzie odbywały się koncerty, filmy, warsztaty, mieliśmy dwa kontenery morskie, które ulegały ciągłym transformacjom. Mniej więcej co tydzień kontener ulegał przemianie, jeden częściej, drugi rzadziej. I różni artyści wizualni i wideo, i robiący instalacje, i malujący przerabiali je według swojego potrzeby.